dzisiaj wygląda? Puste boiska i place zabaw. Gdzie jest młodzież? Patryk, lat 17, typowy nastolatek, od rana do wieczora zatopiony w sieci internetowej. Przyjrzyjmy się uważnie, co skłoniło go, by zamieszkać w wirtualnym świecie. A przecież zaczęło się tak niewinnie. Patryk, chodź na obiad! Już idę. Patryk, czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię? To mnie się poprzewracało. W tej chwili na obiad. Zostaw ten komputer. Dobra, już. Internet jest ucieczką od problemów życiowych. Nastolatkowie szukają przede wszystkim zrozumienia i pocieszenia w internecie. Jeden ruch spełnia ich wszystkie potrzeby, a nawet marzenia. Ponad połowa nastolatków czuje się pewniej, będąc w sieci. Trudno mi mówić o tym. Mam 17 lat, nie mam przyjaciół, nie wiem co z urodziny. Czułem się sam, szukałem pomocy, internet mi ją dał. Potem zacząłem grać, poznałem znajomych, którzy mnie zaakceptowali. Przestałem chodzić do szkoły. Było ciężko. Gdy już będziemy wraz na grzbietach dzikich koni, ku połoninie gnać, spłoszone ptaki gonić i myśli płoche słowa ubierać w zieleń drzew. Gdy wtedy spytasz, o czym myślę, odpowiedź w plotę w wiatru śpiew. Tak cię kocha. Taka jest właśnie miłość. Powiadomienie z Facebooka jest o wiele ważniejsze od domniemanej drugiej połówki. Status na Facebooku nie czyni was parą, a czat ze znajomymi nie jest prawdziwą rozmową. Jesteś naprawdę kimś. Imponujesz swoim głupotą, hejtujesz innych. To na pewno polepszy twoje samopoczucie. Połowa nastolatków popełnia samobójstwo z powodu braku akceptacji w internecie.